Hej, dzień dobry, witam Was bardzo, ale to bardzo serdecznie. Micha z Tajlandii Kokosowa, truskawki, borówki, maliny. Dzisiaj wjechał banan, łycha masła orzechowego, codziennie musi być. Pod spodem jest mały jogurt i płatki. I kawainka. Hej, dzień dobry. Nie wiem, czy jeszcze będzie widać, czy to już tylko widać, jakbym była rozczochrana. Mam mokre włosy, znaczy już trochę podeschły i one są nieuczesane. Nie widać tego chyba tak. Nie, już teraz wyglądają jak nieuczesane strąki. Ale ja nie mam naturalnie kręconych włosów, nigdy nie miałam. I po prostu jak one są w pierwszej fazie, jak zdejmę ręcznik z głowy i są nieuczesane, to one są takie trochę popieprzone. Takie trochę pokręcone były jak od tej, nie lukówki, tylko od tej falownicy. O, tak to mniej więcej wcześniej lepiej wyglądało. Dobrze widzicie? Kto kojarzy tę kieckę? To jest kiecka, którą, słuchajcie, kupiłam sobie na Sylwka, pamiętacie? Jak mi się zachciało takiej kiecki brokatowej. Ale jak wyglądam w całej okazałości, to słuchajcie, możecie wejść na Instagram. Bo tam oczywiście już poszło sweet woteczka. I słuchajcie, wiecie co? Jedna z Was napisała mi właśnie komentarz wczoraj w filmie. Czy nagrywam sobie taki filmik z pokazywaniem swojego brzucha co tydzień. Albo robienia sobie zdjęć, wiecie, żeby później to sobie złączyć w jedno. Ja robię sobie jedno i drugie. Robię sobie zdjęcia co tydzień i robię sobie ujęcia filmiku co tydzień, ale na dzień dzisiejszy i od pierwszej chwili, gdy zaczęłam sobie to robić, moja myśl jest taka, że nie wrzucę tego w internet. Nie wiem, jak będzie później, nie wiem, czy moje zdanie się zmieni, ale na chwilę obecną to nie wrzucę sobie po prostu tego, no nie wrzucę tego w ogóle po prostu w internet. Nie wiem, jak będzie później, czy moje zdanie się zmieni, czy nie. Zobaczymy. Ale pamiąteczka będzie godna, powiem Wam. Pamiąteczka będzie naprawdę fajna, godna i super. W końcu dobrze mnie znacie, a przynajmniej tak mi się wydaje, że jeżeli raz dziennie nie posuszę sobie zębów zdjęcia, to dzień nie jest zaliczony. Założyłam sweter i wiecie co? Przed chwilą właśnie wzięłam, zamknęłam oczy, nie? Tak, tak. Tak ścisnęłam mocno jak bazyl, nie? I mówię... Ile czasu ja mam ten sweter? Ja go tak kocham i uwielbiam, to że kolor kocham i uwielbiam, no to chyba wiecie. I wiecie o tym, że on w tym roku będzie miał 3 lata już? No, ja go kupowałam 3 lata temu, znaczy no za pół roku gdzieś będzie 3 lata, bo ja go kupiłam jakoś w grudniu pod koniec, pamiętam, czy w styczniu nawet. No to może być w styczniu dopiero 3 lata albo w grudniu, no coś w tym stylu. Ja go kupowałam w Mojito, ten i jeszcze taki jeden, różowy, taki włochaty, taki mocny róż. Także no uwielbiam ten sweterek, jest troszeczkę może taki do... Od kulukowania. Ale kocham. I uwielbiam. A ty co? Będziesz filmy składać? Na ojca kąpie? Bazyl. Bazyl, otwórz oczy. Bazyl, nie odwracaj głowy. Bazyl. Bazyl. Będziesz edytować filmy, Bazyl? Naprawdę? Sam? Od jutra? A ja myślałam, że od dzisiaj. Do jutra to ty jeszcze zdanie zmienisz. A tu Mirusia? Ryszard Ogon, o, uciekł. Rysiulku, kochany, co ty robisz? Rysiulku. Ojoj. Teraz słuchajcie, wchodzę, bo potrzebuję parę doniczek, bo mam taki fajny kawałek drewienka, które widzieliście we vlogu, tylko zajmowałam Dawidowi jeden do jakiejś podstawki, niekoniecznie do kwiatów, może świeczki na tym ułożę albo coś, także zaraz jak zlezę, to Wam pokażę. Otworzyłam okno i słuchajcie, no kiedyś był sad, w sensie wiśnie, zostały tylko jabłka, no kto ogląda vlogi i jest ze mną od dłuższego czasu, ten wie. I no niedługo będzie pewnie kukurydza, mi się wydaje, więc aj, kocham i uwielbiam. Ale powiem Wam tak, nieważne, czy tu będzie wisiała teraz kukurydza, czy tu będzie posadzone coś innego, najważniejsze jest to, że właśnie widzicie, ja przed domem, nigdzie w koło, nie mamy nikogo wiszącego na płocie, nawet, dobra, nawet jakbym miała najwspanialszych na świecie sąsiadów, mam, ale kawałek trzeba przejść. I lepiej dla nich, i lepiej dla nas. Znaczy w sensie nie to, żebyśmy się nie widywali, tylko po prostu tak jest fajnie właśnie. I nasz dom jest w sumie w takim
wymarzonym moim miejscu, na takim, no prawie że od ludzi, bo tu od ludzi to nie jest, ale jest na takim prawie że idealnym od ludziu. No, a teraz dobra, szukam doniczek. Halo, doniczki! Proszę się zgłosić. A jeszcze, wiecie co? U nas, no ogólnie jest susza, nie? No bo, no jest. Ale u nas, moi drodzy, to powiem wam szczerze, że od tygodni, dosłownie, i ja teraz nie żartuję, u nas od tygodni w ogóle nie pada deszcz. I to wcale nie jest zabawne. I zapowiadali deszcz, zrobiło się ochłodzenie, teraz wychodzi słońce, zaraz będzie parowa, bo wczoraj było 27 stopni, cały dzień mogłam przesiedzieć na dworze, dzisiaj jest chłodniej, ale widzę, że już się robi znowu gorąco i chyba zaraz idę sobie na dwór posiedzieć właśnie, żeby nie kisić się w domu i korzystam właśnie, jak jest fajna pogoda, to spędzam czas na dworze. I słuchajcie, u nas nie pada, nawet kropla, rozumiecie? Wszędzie wkoło, w Poznaniu, no dobra, no do Poznania jest 150 km, ale no wszędzie wkoło, słuchajcie, pada, a tu od kilku lat taka jakby czarna dziura się zrobiła, w ogóle ani kropli, naprawdę jest już tak sucho, no wiem, wszędzie jest sucho, ale naprawdę u nas już jest tak sucho, że po prostu no coś strasznego, nie wiem, czy ktoś z was mógłby tu trochę chmur z deszczem nagonić, nawołać, przysłać, nawet polecony, już zapłacę, moi drodzy, niech będzie polecony. O, widzę fajną doniczkę. O, ła, takie drewniaki. Bo kwiatów nowych nie mam ani nic, tylko wiecie co, chcę pozmieniać trochę. Tak me oczy znudziło. I ten fajny, stary, jak świat, kosz z Ikei, który można właśnie tak złożyć, można go tak zrobić, można w nim, wiecie, zrobić z niego osłonkę, jeżeli macie bardzo fajną doniczkę, a można po prostu nawet z niego, nie wiem, zrobić takie coś, koce w nim trzymać, czy co chcecie. Także jeszcze by mi się coś przydało chyba. Dzisiaj na obiad mam dokładnie to samo co wczoraj, tylko wczoraj zapomniałam wam nagrać. W sensie pokazać. Bo to co tutaj jest, to jest tofu z masłem orzechowym, tu jest ryż pod spodem. Tak ledwo widać, bo jeszcze miałam troszeczkę fasolki w puszce, więc sobie tutaj dodałam. Jak to przygotować jest w informacji pod filmem. A miseczki tradycyjnie z prawdziwego kokosa, no oczywiście brudna, bo zjadłam z Tajlandii i one kosztowały grosze. Za pierwszym razem nawet nie 10 zł, a za drugim chyba dychę, także no mam kilka. Jak to szalona, ja wcześniej poparadowałam sobie niczym w sukniach balowych, żeby sobie fotki porobić, a teraz słuchajcie, sukienka letnia, którą przywiozłam 2 lata temu z pierwszego wyjazdu z naszego drugiego domu. Z Tajlandii. No kocham to miejsce, kocham to miejsce. Słuchajcie, jutro nie będzie vloga. Jutro będziecie mieli, słuchajcie, przepis na tą szarlotkę sypaną, którą według mnie i w bardzo dobrej organizacji w kuchni zrobicie naprawdę tak. Naprawdę tak. I co najlepsze? Wyjdzie. Wyjdzie. I to nie jest przepis dietetyczny, to nie jest przepis fit, light i w ogóle wciągnięte brzuchy, tylko to jest normalny przepis na słodkie, kaloryczne ciasto, w którym nie potrzeba, naprawdę nie potrzeba nie wiadomo jakiej roboty. I mówiłam wam, że to jest ciasto, z teściową się śmiałam, że to jest ciasto, które słuchajcie, przyjdzie ktoś do was niespodziewany na kawę i jeżeli macie składniki na to ciasto, to po prostu zdążycie je zrobić, wypić kawę i jeszcze poczęstować go ciastem i wypić drugą kawę. Tak, serio, to jest tak szybki przepis. Więc jeżeli macie dobrą organizację w kuchni, to na pewno tak zorganizujecie sobie czas, aby ugościć kogoś nawet i kawałkiem ciasta, jeżeli go nie będziecie mieli. Więc zachęcam tych, którzy są zainteresowani, do oglądania. No i słuchajcie, właśnie dzięki też temu wszystkiemu nie ma nagrywanych przeze mnie osobnych foodbooków. No bo widzicie, jak ja jem. Jem normalnie i dania normalne jem, ale mam taki dzień, że po prostu no dania są tak dziwne i skomplikowane, że no nie da się tego nagrać, no bo kto normalny je takie rzeczy, chociaż ja przed ciążą jadłam takie rzeczy, więc dla mnie to jest nic odgrywczego to, co ja teraz jem, jakieś te połączenia, no ale no czasami są takie ekstremalne, więc dlatego na razie nie ma foodbooków. Jeżeli mi się coś wyciszy i te posiłki będą jakieś normalne, to tak, ale w najbliższym czasie, słuchajcie, nie planuję foodbooków, ewentualnie takie właśnie pojedyncze, sporadyczne przepisy. I tym, że oto sposobem mówiłam, że jest zimno i trzeba założyć sweter, nie? No to go zdjęłam, bo jest tak gorąco, już słońce wyszło, deszczu nie ma oczywiście i idę sobie posiedzieć na dworze. I chyba nawet już wiem, co będzie na kolację. Zmierzamy do kolacji. Nie wiem, czy tu trzeba trochę światełka zapalić? W sumie nie wiem.
I będą placki tortilli z grilla. Mogłyby być w wersji zapiekanej, na przykład w piekarniku z wierzchu z serem żółtym, ale ser żółty będzie troszeczkę w środku. I to będą takie placki a la meksykańskie. Jedna cebula, tradycyjnie dwa ząbki czosnku i jak widzicie mała papryczka chili, odrobina tylko pieczarek. Tu mamy kawałek zielonej, kawałek czerwonej, kawałek żółtej. Do tego wsiekam, to było z Lidla, końcówka tych papryczek ostrych. Tutaj mam otwartą już puszkę fasoli, jest połowa i mam odrobinę, tak niedużo, bo tak sobie porcjowałam ostatnio, mięsa milonego. Do tego pójdzie odrobina pasaty i przyprawy meksykańskie, żyć nie umierać. I to można zjeść albo do tortilli, albo na przykład ugotować sobie ryż do tego. Wygląda to w sposób następujący, jest tutaj trochę mięsa milonego, nie dlatego, że przechodzę na wege czy coś, tylko po prostu dla wyjaśnienia. Są dania, w których my lubimy po prostu mniej mięsa, a więcej warzyw i nie przechodzimy na żadne wege, na żadne wege. I słuchajcie, tym oto sposobem zrobimy sobie obiad na jutro. Mięso mielone miałam zamrożone, część sobie zostawiłam, część papryk też sobie zostawiłam i część pieczarek. I tutaj wlejemy troszeczkę pasaty, zostanie na jutro. I co będzie z tego? Spaghetti! I też zrobimy na otro. Zaraz wrzucę tutaj puszkę fasoli, tylko tak na chwilę. Pasatę i dałam tutaj przyprawę z kamisa. Już jest w koszu, nie chce mi się grzebać. Kamis, przyprawa meksykańska, tak się nazywa. Pamiętajcie, że ona jest słona, więc nie dawajcie soli. Ona jest przepyszna, ja ją zawsze polecam, jest cudowna. Tutaj pokroiłam i przy każdym placku będziemy sobie po prostu wkładać do środka. Dołożymy ser żółty. Możemy to zjeść ze śmietaną albo z guacamole. Kto ogląda filmy kulinarne, na pewno kojarzy te przepisy, bo to już nieraz było w różnych wersjach. A dzisiaj jest taka. Aj. I tu jest właśnie, zobaczcie, coś mi, ten, upadło mi przed chwilą i mi pękło to. Ale zrobimy tak, że nie będzie widać. I z tych sęków można porobić super fajne rzeczy. Tego na 100% tu nie będzie, tylko ja wam chciałam pokazać, o co mi chodzi, nie? Dawid mi załatwił po prostu to, znaczy ten element miał być do drapaka, do kotów na dworze. Ale że jest trochę za mały, to stwierdziłam, że ja sobie go przygarnę do kwiatów. I Dawid mi załatwi jeszcze jakieś inne właśnie do zdobienia tego wszystkiego na tartaku po prostu. Różne rozmiary, także postaram się jeszcze coś pozałatwiać. Basil! Dlaczego odwracasz głowę? Basil! Basil, dlaczego ty głowę odwracasz? Jak ja mówię do ciebie, no Basil! No. Ja mówię teraz, Basil, o kolacji, dobrze? Czy ty chcesz? Co? Więc słuchajcie, o! Raz, dwa, trzy, cztery. Akurat mamy paczkę tortilli wykończone i dwie Dawid na kolację, jedną bierze do pracy i wygląda to tak, że tu są te papryczki na ostro, ser żółty można pominąć, tak jak mówię, można to z ryżem zjeść, fajnie jest do tego, jak to jest na ostro, kleks kwaśnej śmietany albo słuchajcie guacamole albo tak zwane meksykańskie pico de gallo, czyli taka salsa z pomidorów, no i niesamowite, więc ja zwijam. I na grilla. A możecie na przykład zwinąć, zostawić sobie troszeczkę tego farszu, albo zrobić więcej. Zwinąć tortille, no właśnie, tak jak lubicie. Włożyć w naczynie żaroodporne, polać jeszcze właśnie tym farszem ze środka, ułożyć na to ser żółty i do piekarnika sobie zapiec tam z 20 minut na przykład. Oczywiście też zwijacie jak chcecie grilla. Nagrzewam, więc zaraz będzie gotowe. Wkładam dosłownie chwilę, moment i... No i dokładnie tak, słuchajcie, chwila, moment. Tak wygląda przecudowna, wspaniała kolacja. Ja dziękuję wam serdecznie za uwagę. Proszę o kciuka do góry. Widzimy się jutro. Do zobaczenia. Cześć.